Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem przygotować taki tutorial dla osób zupełnie początkujących, które być może pierwszy raz uruchomiły Blendera. Chciałem powiedzieć, jak można go prosto skonfigurować, tak aby można było w nim później jakoś sensownie pracować. Oczywiście taka konfiguracja to tylko podstawy, a później im głębiej wejdziecie w Blendera, tym więcej będziemy mogli w nim zmienić, tak aby dostosować go do swoich potrzeb. Zacznijmy w takim razie od samego początku. Po uruchomieniu Blendera być może zobaczycie taki ekran, który za chwilkę pojawi się również u mnie. Aby taki ekran włączyć, muszę zresetować wszystkie ustawienia. Robię to przez wybranie menu File, jest tylko jedno takie menu gdzieś, i wybranie polecenia Load Factory Settings. Jeżeli takie coś zrobię, pojawia się dodatkowo malutkie menu i w tym menu muszę kliknąć chociaż raz na tą opcję Load Factory Settings. To jest takie pytanie, OK, i wtedy Blender wykonuje to polecenie. Po pierwszym uruchomieniu Wasz Blender prawdopodobnie wygląda w ten sposób. Jeżeli to jest wersja oczywiście 2.73, dodatkowo używam wersji Gooseberry kompilowanej dzisiaj, więc jest bardzo aktualna. Otóż po pierwszym uruchomieniu Blendera należy go skonfigurować. To jest proste jak drut. Aby to zrobić, klikamy na początku myszą na środkowej części ekranu, tu gdzie jest ten splash screen, aby on zniknął. Teraz włączę sobie jeszcze wyświetlanie klawiatury, ponieważ zapomniałem tego zrobić wcześniej. O, myślę, że teraz będzie OK. No i teraz konfigurujemy. Aby Blendera skonfigurować, mamy dwie możliwości. Jedna z nich to jest coś takiego, że wybieramy menu File, tutaj z rogu, i później User Preferences. To jest pierwszy sposób. Wtedy otwiera nam się takie małe okno i w tym oknie możemy poustawiać wszystkie opcje. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu Blender źle wyświetla obraz i to okno jest zamazane albo nieczytelne, to możemy w ogóle z niego zrezygnować i zamiast tego spróbować wybrać taki guzik, który jest tutaj w tym miejscu, tu. Tutaj również, jeżeli wciśniemy ten guzik, pojawi nam się menu zmiany widoku i z tego menu możemy wybrać sobie User Preferences, podobnie jak poprzednio. Tylko że wtedy nie pojawia nam się okno, ale w całym widocznym obszarze Blendera pojawia się to okno z konfiguracją. No i teraz należałoby w jakiś sprytny sposób sobie to okno wykorzystać do konfiguracji. Na początku powiększę troszeczkę litery, po to aby było lepiej oglądać ten tutorial. Naciskam klawisz Ctrl, a później środkowy klawisz myszy i przesuwam w górę i na boki, tak by ustawić większe fonty troszeczkę. Teraz mam nadzieję, że to będzie lepiej widać. Standardowe fonty pozostały malutkie, te mam tutaj powiększone. To jest jedna z przyjemnych cech Blendera, że można sobie w ten sposób skalować prawie wszędzie wielkość liter. Może poza takimi okienkami jak Outliner w tym miejscu. Teraz zaczynam od ustawienia wielkości fontów i ogólnie rozdzielczości ekranu. Klikam w zakładkę System. To, co powinienem ustawić, to DPI. Dla potrzeb tutoriala ustawię dosyć spore DPI, takie mniej więcej jak 100, na przykład 12, o gdzieś 109, 100, no 112 niech będzie. To dlatego, aby tutaj były odpowiedniej wielkości literki. Następnie dostosuję troszeczkę ekran przez Ctrl i środkowe kółko myszy, aby nie były zbyt duże te napisy wszystkie, i rozciągnę troszeczkę granice między obszarami. W tym miejscu, gdzie myszka zmienia się na taką podwójną strzałkę, mogę kliknąć i przeciągnąć, odkrywając ukryte do tej pory panele. W ten sposób tworzę pewien porządek i program zaczyna wyglądać znacznie lepiej. Teraz to, co powinienem ustawić w Blenderze, jak już jestem na tej zakładce System, to oprócz tego, że ustawiłem sobie General tutaj, wybieram sobie coś takiego jak na przykład VBO. Taką opcję muszę włączyć. Mogę także włączyć sobie tutaj Memory Cache Limit na więcej. To się przydaje na przykład do Video Sequence Editora. Mogę dać 4 giga tutaj na przykład. Mogę także wybrać sobie rysowanie obrazków za pomocą GLSL-a, może być troszeczkę szybsze. Mogę także wybrać sobie OpenGL Occlusion Queries, to również może podnieść trochę wydajność. Na tej zakładce jest wszystko, nic więcej nie muszę zmieniać, przynajmniej jeżeli chodzi o podstawową konfigurację. Następnie klikam w zakładkę File. Te osoby, które chciałyby mieć mniejsze pliki, mogą zaznaczyć opcję Compress File. Oprócz tego można także włączyć sobie pokazywanie miniaturek plików. No i ewentualnie możemy wpisać tutaj autora wszystkich rzeczy, które będziemy robić w Blenderze. Ja tutaj wpisuję Piotr Arłukowicz. Wy oczywiście powinniście wpisać swoje własne imię i nazwisko. Oprócz tego możemy także wybrać sobie dodatkowe ścieżki, których na razie nie zmieniamy. Niech pozostaną takie, jakie są. Możemy następnie kliknąć w zakładkę Interface
i tutaj zaznaczamy sobie Auto Depth, Zoom to Mouse Position i Rotate Around Selection. Możemy także zaznaczyć sobie Large Cursors oraz Global Scene. Takie opcje zazwyczaj włączam i one się przydają. Mogę także włączyć sobie Shaded Widgets albo 3D Widgets, jeżeli chciałbym, ale to są dodatki, których w standardowej wersji na razie nie ma. Mogę także włączyć sobie Pie Menu później we wtyczce. To, co włączam na zakładce Editing, to jest dosyć ważna opcja, muszę się upewnić, że jest, to jest Global Undo. I przy tym Undo zwiększam ilość kroków do 64. Dzięki temu mam więcej poziomów cofnięć. No i dzięki temu mogę się uratować z jakichś dziwnych sytuacji. Na zakładce Input mogę skonfigurować całą klawiszologię. Mogę także dodać nowe polecenia, ale o tym będziemy mówili w zaawansowanej konfiguracji. Tak czy inaczej, na początku, jeżeli mamy mysz dwuprzyciskową, mogę zaznaczyć sobie emulowanie myszy trzyprzyciskowej. Wtedy kliknięcie lewego i prawego klawisza jednocześnie będzie udawało kliknięcie środkowego klawisza. To się może przydać. Osoby, które mają laptopy i nie mają klawiatury numerycznej, mogą włączyć sobie emulację numpadu, czyli tej klawiatury numerycznej. Wtedy klawisze, które macie na laptopie, które zawierają cyferki, będą działały tak, jakby to były na klawiaturze numerycznej, ponieważ te dwie klawiatury są w Blenderze różne i służą do różnych celów. Możemy także zaznaczyć sobie orbitowanie za pomocą trackball. To jest mój styl. Czasami turntable wydaje się lepszy dla osób początkujących, ale później brakuje Wam tego, że można sobie przekręcić widok w jeszcze jednym stopniu swobody. No i to jest w zasadzie cała konfiguracja, którą trzeba byłoby zrobić, ale oprócz tego proponuję zdefiniować jeszcze troszeczkę innych klawiszy. Na przykład pod Linuxem wciśnięcie Ctrl, Alt i 0 powoduje często, że okno zwija się i nie można z niego korzystać. Tak samo Alt i lewy klawisz myszy powoduje, że okno się przenosi, a ta kombinacja jest czasami używana na przykład w różnego rodzaju miejscach, na przykład w edytorze nodów czy gdzieś. A więc możemy wyszukać sobie takie kombinacje, które mogą nie działać. Wybieram teraz sobie z tego menu coś takiego jak Key Binding i wpisuję tutaj Alt. I patrzę, czy gdzieś ten Alt nie jest używany, na przykład z myszą. Alt z myszą to jest coś, co powoduje, że nie będzie mi taka kombinacja działać. No i wtedy niestety muszę taki skrót zmienić. Na przykład tutaj jest Alt z prawym klawiszem myszy. To nie będzie działać. Tutaj jest Alt z prawym klawiszem myszy. Nie będzie działać, ponieważ tego typu kombinacja zmienia wielkość okna. A więc na razie takie skróty powinienem pozmieniać. Na razie nie są one takie istotne, ale kiedyś mogą być ważne. Natomiast przewijam okno do miejsca, w którym to będzie rzeczywiście miało znaczenie. Szukam tutaj okna, które nazywa się Node Compositor albo jakoś podobnie. Jak widać, mnóstwo jest tych kombinacji z Altem. Więc może zamiast szukać w ten sposób, prędzej czy później znalazł, wpiszę może konkretną funkcję, którą chciałbym zmienić. Niech to będzie polecenie Move. Teraz mam wszystkie polecenia, które związane są z Move i szukam teraz po nazwach po prostu określonych miejsc, określonych okien. To, co chciałbym zmienić, znajduje się gdzieś tutaj na pewno. Tak patrzę, Node Editor, proszę zobaczyć, jest Background Image Move i jest Alt Middle Mouse. To jest kombinacja, którą chciałbym zmienić. Aby ją zmienić, klikam myszą w ten prostokąt i wciskam nową kombinację. Niech to będzie kombinacja na przykład Ctrl Shift Middle Mouse. W tym momencie ta konfiguracja może być już zapamiętana, ale ona będzie działała tylko w tym jednym uruchomieniu Blendera. Teraz bardzo ważna rzecz. Włączam sobie z powrotem widok 3D View. Mogę ten widok jakoś ustawić, tak jakbym chciał. Na przykład mogę nacisnąć piątkę na klawiaturze alfa, na klawiaturze numerycznej, aby włączyć sobie widok ortograficzny. Mogę nacisnąć jedynkę, aby mieć kostkę widoczną od przodu. Kółkiem myszy mogę pokręcić, aby się widok powiększył. I z shiftem i kółkiem myszy mogę go trochę przesunąć. Klawiszem T mogę zamknąć ten panel po lewej stronie. I to jest mój Blender, który jest skonfigurowany. Aby jednak ta konfiguracja działała, muszę w preferencjach nacisnąć guzik Save User Settings. Jeżeli go nacisnę, konfiguracja wprowadzona w tym oknie zostanie zapamiętana, czyli wszystkie skróty klawiszowe, wszystkie ustawienia, to co tutaj poustawiałem, będzie zapamiętane. Aby natomiast zapamiętać wygląd okna blenderowego, powiększenia np. paneli, ustawienia tych paneli oraz to co jest w widoku 3D, muszę nacisnąć Ctrl-U i wybrać opcję Save Startup File. Ta opcja znajduje się w menu File jako Save Startup File. Jeżeli zrobię takie rzeczy, to Blender będzie startował dokładnie z taką konfiguracją, którą lubię mieć. No i to jest właśnie coś,
co warto sobie ustawić na początku, po to, aby praca później była wygodniejsza i przyjemniejsza. Teraz jeszcze kilka słów na temat tego, jak można znaleźć pliki konfiguracyjne Blendera, gdzie on je zapisuje pod Linuxem. Otóż, jeżeli otworzę sobie terminal, akurat kliknąłem w coś takiego, co powinno otworzyć mi wygląd mojego katalogu, to w oknie przeglądania plików musiałbym wpisać sobie po prostu homepiotało, później /.config i wtedy wchodzę do konfiguracji, która dotyczy wszystkich programów. To jest taki ukryty katalog. Mam tutaj Blender, klikam w Blender i tutaj są różne wersje Blendera. Mam tę konfigurację dość dawno, więc od wersji 2.62 tutaj zapisały się pliki konfiguracyjne. Pliki konfiguracyjne są tylko 3 tak naprawdę, znaczy tylko 2 tak naprawdę. I one są w tym katalogu 2.63 i config. I to jest plik o nazwie startup oraz user pref. Te dwa pliki, jeżeli wezmę i umieszczę w podobnym katalogu na jakimś innym komputerze, to będę miał przeniesioną całą konfigurację Blendera. To, co tutaj jest, to są pliki, które nie są potrzebne, to są ostatnio otwierane pliki, jakieś zakładki, które sobie zrobiłem, nic takiego istotnego. Natomiast te dwa są ważne. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak można w terminalu przejść do takiego miejsca, no to oczywiście trzeba otworzyć terminal, troszkę go powiększę. I w takim terminalu obecnie znajduje się w katalogu domowym. Więc piszę cd odstęp config, enter, jestem w katalogu config, później cd odstęp blender, jestem w katalogu blender. Jak napiszę ls-l, to widzę wszystkie katalogi z wersjami, więc wybieram sobie tą 2.73, ls-l, no i widzę swój katalog config, do którego wchodzę, ls-l. I tutaj są te moje pliki. Jeżeli chciałbym wyświetlić ich wielkość, mogę napisać ls-lh i wtedy widzę wyświetlaną wielkość w formacie zrozumiałym dla człowieka. To jest 119 kilo i 828 kilo, czyli coś ponad 1 mega, albo niecały 1 mega te pliki będą zajmowały. Te pliki można następnie gdzieś przekopiować albo zachować po prostu dla późniejszego użytkowania, jeżeli chcemy na przykład nie stracić tej konfiguracji. No i cóż, to jest wszystko z takich prostych zasad konfigurowania programu. Oczywiście zaawansowana konfiguracja to jest znacznie trudniejszy temat i nie na dzisiaj. Także dziękuję za uwagę i powodzenia w konfiguracji.